W ostatnim czasie dzieje się mega dużo dziwnych rzeczy na tym Parionowie. Brat Dave'a okazuje się, że wcale nie jest jego bratem, tylko klonem i mój klon też ostatnio zachowuje się lekko podejrzanie. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szybson i jesteśmy znowu na Parionowie. Jak widzicie, jestem teraz na wyspie, ponieważ to jest ta wyspa blisko wyspy mojego klona, ponieważ tu postanowiłem się zatrzymać, żeby rozpocząć odcinek, ponieważ dzisiaj idę do mojego klona. Jak wiecie, dzieją się dziwne rzeczy tutaj na tym Parionowie. Brat Dave'a wcale nie jest jego bratem, tylko jest klonem. Dodatkowo Kloc jest Torem, więc tutaj są kolejne jakieś... W ogóle jakie są słowa w ogóle? Klon, Thor, Kloc, kurczę, to się wszystko tak myli, że ja czasami już nie wiem, co ja mówię, ale to wszystko jakby sprawia, że tu jest tak dziwnie jakoś. Boję się strasznie, nie wiem, co mam myśleć na temat jutra, co będzie jutro i tak dalej. Ja nie wiem, co planują w ogóle. To, że Kloc jest Torem, to jest tak w ogóle dziwna akcja, że za bardzo... Nie wiem, jak się z tym, jak z tym żyć, no bo my mieliśmy super moce, nagle je straciliśmy, on teraz je zyskuje i teraz on ma taką przewagę nad nami, że my totalnie nic nie możemy zrobić, a Kloc jest troszkę nieprzewidywalny, jak wiecie, więc jest troszkę niebezpiecznie. Ale w każdym razie dzisiaj pójdziemy do mojego klona, czy będziemy z nim gadać? No chyba będziemy z nim gadać, no bo coś tam, nie wiem, w sumie za bardzo nie wiem, jak ja mam się go spytać o to, czy on coś spiskuje z klonem Dave'a, czy on ma jakiś kontakt z Torem, z Torem, z Klocem, nie wiem nic, nie wiem, co mam o tym myśleć, no ale po prostu... Wejdę na tą wyspę, co będzie, to będzie. Ale zanim tam pójdziemy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Załóżmy 2000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek, prawda, z tego szukania problemu na tym Parionowie, który na pewno gdzieś tu się za niedługo pojawi. No i zapraszam na Instagrama też, oczywiście linki są w opisie. Możecie też, możecie wbić też na Twitcha, ponieważ dzisiaj jak wrzucam ten odcinek, to prawdopodobnie w tym momencie jest stream na Twitchu, ponieważ startuje serwer survival, o którym, znaczy kiedyś wam mówiłem, że będę grał na serwerze survivalowym, miał być to inny, ostatecznie jest ten, ale też myślę fajnie, więc możecie po prostu wbić na Twitcha, tam będziemy sobie streamować z tego serwerka, tam będziemy grać też w inne gry, po prostu... Nie chcę streamować na YouTubie, przez to, że na YouTubie musiałbym streamować w rano albo po południu, a nie mógłbym wieczorem, bo wieczorem wrzucam filmy i nie opłaca mi się streamować i wrzucać filmów jakby w tym samym momencie, więc po prostu tam będziemy sobie streamować, a że Twitch jest też spoko, no to tam po prostu zapraszam wszystkich, którzy chcą sobie wychillować, posiedzieć, pograć, pooglądać, pogadać, to jest to, po co tam trzeba iść. Dobra, lecimy w takim razie do mojego klona, ponieważ, czekajcie, przygotowałem sobie tu łódkę, znaczy przygotowałem, przypłynąłem nią, więc lecimy tam teraz do niego. Muszę go zlokalizować najpierw, bo za bardzo nie wiem, gdzie on jest. Nie chciałbym mu się od razu pokazywać, tylko gdzieś tam może po cichaczu wejść tutaj póki co, z tym, że, dobra, nie widzę go nigdzie, więc nie wiem, tam w ogóle jakieś szyby są na dole. On się już tutaj tak rozwija, że to jest szok. Dobra, czekajcie. Gdzie on jest? Musimy go zlokalizować jakoś, tak? Nie chcę... Nie mam niestety podki na niewidzialność, bo jak widzicie, wypiłem w poprzednim odcinku, jak byliśmy u Dave'a. Ale muszę go zlokalizować, czekajcie. Wejdźmy tutaj. Zejdźmy tu na dół. Teraz... Później te drzwi się otwierają podwójnie. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Nie ma mojego... Czekajcie, muszę go gdzieś znaleźć. Gdzie jest? Gdzie on jest? Ej, dobra, może go nie ma, dobra. Jeżeli go nie ma, no to luz. Ale nie, czekajcie, naprawdę nie ma go tutaj? O kurczaczki, dobra, to mamy całą wyspę dla siebie ponownie. Już myślałem, że z nim sobie pogadamy, bo zawsze tutaj o tej porze był, a tutaj nagle się okazuje, że go nie ma. No dobra, no to trudno, idziemy w takim razie zwiedzać, czy on tutaj czegoś nie ukrywa. Tam w ogóle było jakieś szkło na dole, musimy znaleźć to miejsce. Koniecznie musimy je znaleźć, dobra, czekajcie. Zejdźmy tutaj. Czy ten właz tutaj był? Mi się wydaje, że go tutaj nie było kiedyś. Dobra, zejdźmy tędy. O kurde, co to jest za miejsce? Dobra, mamy coś, zdecydowanie coś mamy, dobra. To wygląda strasznie. Ma tu jakąś księgę, ma tu jakiś stolik w ogóle z krzesłem. Ja cię sunę, tu w ogóle jakieś dwa jeszcze inne krzesła. Co jest? Słyszycie? O kurcze. O kurczę, słyszałem go gdzieś. Słyszałem, że ktoś wchodził po drabinie. Dobra, czekajcie. O, tam się otworzyło coś. Czekajcie, musimy się tutaj schować jakoś. Zróbmy tak.
Czy on tutaj zejdzie na dół? Czy on tu zejdzie na dół? On jest chyba na górze. Ej, dobra, ja się tu muszę chować. Muszę się tu chować koniecznie. Ja w ogóle nie wiem, gdzie on jest. Nie widzę go. O, o, jest, jest, dobra, przyszedł, tutaj jest na dole. O kurczę, ale mamy kryjówę. Nie zauważył nas tutaj, to dobrze. Nie wiem, co on tam robi. Czekajcie, ja bym tu jakoś to w ten sposób ogarnął. Teraz wiem, że nic nie widzicie, ale przekopuję się lekko na bok, żeby mam nadzieję, że mnie nie widział. Czekaj, jest tutaj ciągle. Czekajcie, jeden tylko ten, żebym to zamurował od razu, jakby co. Ej, dobra, on tutaj ciągle jest, coś robi w tym biurze. Nie wiem, czy mogę stąd wychodzić. Czekajcie, ja bym jeszcze zrobił jeszcze jedną akcję. Przekopałbym się tu lekko na bok. Jezu, co ja robię w ogóle? Nie spodziewałbym się, że będę się włamywał do mojego klona. Jest tam, jest tam. Ej, znowu gdzieś poszedł. Słyszeliście? Ej, poszedł gdzieś. Dobra, czekajcie, czekajcie. Musimy stąd wyjść. Ale zostawię sobie tutaj tak rozwalone. Zabiorę te wszystkie rzeczy, żeby w razie czego wrócić, ale... Tu się coś otworzyło przed chwilą. Tu się coś otworzyło przed chwilą, tylko gdzie? Czekajcie, przycisk jakiś? Trzeba przedostawać przyciski. Nie, no nic. Ej, dobra, znalazłem chyba... Dobra, znalazłem przycisk, schodzimy na dół, schodzimy... Ała, 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 ała. Tu jest drugi przycisk, dobra. O kurde, jest tam, dobra, dobra, dobra. Już wiemy, gdzie jest ta szyba. Czekajcie, musimy stąd wyjść. Dobra, wychodzimy. Musimy poczekać, aż stamtąd wyjdzie i dopiero wtedy tam zajdziemy. Teraz nie ma co. Zamurowuję to tutaj. Lecimy tak. Tu rozwalę to. Albo to lepiej. Tu, nie, też nic nie widzę tutaj. Jeszcze przekopmy się dalej. Jezu, jaką mamy bazę w ogóle w jego bazie. To jest niesamowite. Dobra, tu. I teraz będziemy widzieć, jak tam wyjdzie. Dobra, to jest dobry plan, Tu ewentualnie wezmę sobie, żeby jakby co to zamurować. Wchodzi chyba po drabinie, chyba go słyszałem. Wchodzi czy nie? Wchodzi. Jest tu. Jest, wyszedł, dobra. Kwiznął se. Dobra, wyszedł gdzieś na górę, wyszedł na górę chyba. Dobra, jesteśmy... Tu mamy niesamowitą bazę, czekajcie, ja bym to zrobił, trochę to powiększył, skorzystał z tego, że jak już tu jestem, to trzeba tutaj coś zrobić, ponieważ wydaje mi się, że będziemy tego częściej używać. Baza jest mega dobra jest ta baza, mi się wydaje, bo on nas nie widzi tutaj, te płotki idealnie to maskują. Dobra, wyjdźmy stąd, wyjdźmy tędy sobie już, nie chce mi się tamtędy przekopywać. Dobra, zamurujmy to. On już chyba nie wróci, przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, schodzimy na dół i zobaczmy, co on tutaj ma. Jezu, jakie pochodnie. To jest ta szyba, co widzieliśmy, jak tam płynęliśmy. Tam, bo stamtąd przypłynęliśmy. A to co to? Jaki on ma komputer w ogóle, co? Jakie ma tutaj... I kamera jakaś. O co chodzi? I tu jakieś głośniki są, ale nie grają. Ej, dobra, nie wiem, o co chodzi. Jesteśmy w jakimś... sterowni, jakimś miejscu sterowania. Nie wiem, jak to nazwać w ogóle, ale... Wygląda to mega podejrzanie to wygląda i nie wiem, co mam myśleć o tym, bo tu w ogóle jakaś dyskietka jest, co jest grane. Dobra, mamy jakąś kamerę, nie wiem, co mam, ja stąd idę, nie chcę tutaj dłużej przebywać, bo ja nawet nie wiem, co ja mam o tym myśleć tutaj, co to tutaj jest i do czego mu to może służyć, nie wiem totalnie. Dobra, wyjdźmy stąd, mam nadzieję, że on już tutaj nie przyjdzie, tylko on tam gdzieś na górze może być, ale dobra, wyjdźmy. Zostawił to otwarte, tak jakby chciał tu jeszcze wrócić później. Krowa tam jest, czekajcie, czy on tam gdzieś jest? Ej, chyba... Leży w łóżku! Dobra, czekajcie, przejdźmy tu, zamknijmy te drzwi i lecimy stąd. O nie, ja go słyszałem, że wstawał czy coś? Nie, chyba nie, dobra, wychodzimy stąd szybko. Nie chcę tutaj już dłużej przebywać, myślałem, że z nim będę gadał, ale po tym, co zobaczyłem, chyba nie chcę, bo on ewidentnie coś przede mną ukrywa. Od samego początku ukrywa coś przede mną. Bierzemy to z powrotem, wracamy na tą wyspę. Mi się wydaje, że teraz jedyne, co powinniśmy zrobić, to wrócić na tamtą wyspę i tam wybudować swoją bazę, żeby mieć kontrolę nad tym moim klonem, więc myślę, że tą wyspę przejmiemy po prostu i tutaj zbudujemy jakąś taką małą, tajną bazę, w której będziemy, prawda, obserwować jego poczynania na tej wyspie. Więc od dzisiaj
No, może to nie będzie moje mieszkanie, ale to będzie miejsce mojej pracy, właśnie ta wyspa. Niestety mamy noc, więc lecę w Kimę. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. I przypominam również o Twitchu, tam streamki będą teraz. Prawda, będę się starał regularnie z różnych gierek. Wszystko tam będzie, więc zapraszam tam ludzi, którzy chcą tam przyjść dla mnie, a nie dla gierki. I tyle, dobra, widzimy się na streamku i widzimy się oczywiście na następnym odcinku już jutro. Trzymajcie się, na razie, pa pa.